zobaczmy, co to jest. Ci zbrojni tutaj. Przydałby się tu jakiś taki teren. Właśnie, dobra, to skończymy budować Casa de Construction i zrobimy jakiś teren wojskowy. Synagoga, dzielnica wojskowa pod Wrocławiem gdzieś. To będzie dobre miejsce. Genewa, wojownicy. Ciężko mi powiedzieć, którzy są negatywnie dostawieni. Znaczy nastawieni. Akademia Wojskowa. Dobrze. Mamy też budowniczy. Możemy zrobić tartak. A to w następnej turze. Tymczasem moje armie tu się przemieszczają powolutku. Właśnie też tak się zastanawiam tutaj, żeby miasto postawić, to prawda. Tak zrobię, tak zrobię. Wygląda atrakcyjnie to miejsce. Zresztą pola uprawne jest dosyć dużo tego. Za 8 tur koniec renesansu. Gdzieś mi się handel tutaj chyba z ruskimi skończył, a szkoda, bo to było dobre. No to do Niemców. Wolą mi się teraz z Niemcami nie bić, a oni są tacy tak nieszczęśliwi są, bo ja zająłem im to miasto i... Akademia Wojskowa? Gdzie Akademia Wojskowa? A z tej strony. Dobra, zrobimy średniowieczne mury, ale... Czy przy Krakowie, czy nie mam jakiegoś takiego wojskowego zabudowania, co? No mam gdzieś. Znaczy mam jakiś taki cud, który może taką samą funkcję pełnić jak ta wojskowa dzielnica, więc... Jednostka bez rozkazów. Dobra, przyłączyliśmy ich do tych do panów od armatek. Tutaj jest Kusznicy. Ja nie wiem nigdy, gdzie to są Preslaw. Oni się nazywają Preslaw teraz? Imperium Rosyjskie. Preslaw. Nie wiem, czy oni mnie będą tu atakować, czy co? Okej. Okay. Ty uśpiony. A wyczuwanie macie włączone. No niech spróbują wejść. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie mają plany. Otwarte granice mi się nie podobają, ale dobrze, niech będzie. Do widzenia. O, co tu się wydarzyło? A, to jakieś wojny religijne tutaj Niemcy prowadzą. Ja religijnie dosyć mocno jestem, widzę. Mimo, że nie mam swojej własnej religii, no to w Świdnicy mam apostoła. Świdnica coraz bardziej zaczyna być... Wszystkie ziemie znajdujące się po zachodniej stronie granicy... Za głośno, co on tak głośno? ...należeć będą do króla i królowej Kastylii oraz ich następców. Ciekawe, że to jest czasami tak głośno, potwornie nagrane. Co to jest za budowla? Jaką ona ma... Jak to można sprawdzić teraz? Kraków wygląda cudownie. Bez dwóch zdań. Nie wiem. Dobra, zobaczmy. O, tu można przekierować mieszkańców, żeby pracowali. A, mniejsza teraz, tak tutaj dam. A, to jest wzrost tego, dobra. Na razie mniejsza z tym. Wybierzmy produkcję. W Krakowie, średniowieczne mury, no dobrze. Tylko trzy tury. Jest niesamowite, jak oni tutaj pracują. Gubernator. To jest gubernator Krakowa. Tu ze wszystkich dzielnic przemysłowych mamy produkcję, ale to mamy... Nie mamy tu dzielnic przemysłowych, więc
potwierdzimy tutaj przydział. Przemysłowiec i zaopatrzeniowiec. Paser. Jeszcze mogę awansować kogoś. A kto jest? Szkoda, że tutaj nie jest... A, w Gniezno. Awansuj. Do siły religijnej... Niech będzie tutaj. Boski architekt. Twierdza Boga. Miasto jest całkowicie odporne na naciski bojowe. Religii. Okej. Jednostki religijnej. Gubernator, a przybywający na wolach tego miasta odzyskają pełnię zdrowia w ciągu jednej tury. A to już mam, tak? Twierdza Boga. Może komuś innemu damy. Mamy Poznań, Wrocław. No dobrze, Wrocław to jest finansistka. Plus 3 złota za kurę, za turę. Z każdego szlaku przebyw, to nie. Podwaja premię za sąsiedztwo uzyskane z dzielnicy. Okej. Czyli dzielnice portowe i dzielnice biznesowe we Wrocławiu. Mamy dzielnicę biznesową, nie mamy dzielnicy portowej, trzeba będzie ją wybudować. Możemy zrobić tartak. To jeszcze poprawi produkcję. No i tutaj, no nie wiem gdzie są, nie wiem właśnie z tymi ruskimi, tam się spotkałem. W stanie wojny. Oni są tacy, aha, mają żółto-czarne te. Ich na oczy nie widziałem, czemu oni mi wojnę wypowiadają. Stąd wpuszczę husarię i zobaczę na czym polega problem. Trzeba ich wysłać na rekonesans mały, bo to jakieś szaleństwo tu się odbywa. Oni gdzieś, kurde, gdzie oni są? Głęboko w Azji, chyba. Przypuszczam, że wojna z Hiszpanią ma jakiś ten sojusz. A wygląda na to, że to jednak do Hiszpanów muszę wjechać, zrobić im, powiedzieć im dzień dobry, rozwalić coś. To nabiorą respektu, nie? Ale Hiszpanom to się mogę dobrać do dupy, od strony wody. I taki mam plan. Weźmiemy sobie tak. Okej, Kaper. Awansujemy kuszników na armatki. Wyślemy sobie do Liverpoolu, nie, do Londynu. Szlak. Jeszcze raz, jeszcze żeśmy nie skończyli tutaj. Łódź. Łódź, moja droga, łódź. Nie mogę kliknąć na to. I jeszcze jeden kaper. Zaraz, kurde, im zbombardujemy. Z Warszawy zabierzemy też kaper i wyślemy go tutaj. I od morza im, kurde, pociśniemy. Budowniczowie, moi drodzy, gdzie wy jesteście? Konkretnie tutaj jesteście. Możemy zrobić tutaj obóz. A tu są kolejni budowniczowie. Machnijcie tutaj kamieniołom. Doskonale. Zrobię im potop. Polski potop zrobimy w Hiszpanii. $410 na turę. Dwie tury i mogę kupować nowy statek. Pomijając fakt, że i tak mam odłożone pieniądze. Na czas wojny. Co za jednostka bez rozkazów. Aha, musimy wybadać tych... Rosjan. To jest niepokojąco dużo tych kuszników z Presławia. Co ty masz wyimaginowany sytuację polityczną we Francji za czasów Ludwika którego? To ważne, bo jak no, bo jednego Ludwika znam, drugiego nie. 14.
Który to wiek? Ludwik XIV. Mogę złupić szlak handlowy. O. Dobra. Co tam Hiszpanie mają? Jest Kartagina, to mnie nie interesuje, byle tylko przepłynąć, są takie wąskie przesmyki. Warszawa. O kurde. Ale to wpływy polskie są z każdego możliwego kierunku. Więc spoko. Dzielnica rozrywkowa, dzielnica przemysłowa. Gdzie byśmy mogli przemysłową zrobić? Może tu? Dobra. Wjeżdżamy tym husariom do ruskich, żeby zobaczyli. Presław mnie dojedzie? Nie dojedzie mnie. Co to? Z kusznikami, jak ja mam armaty? Się rozbiją na ścianach. Tu Anglicy też, Wiktoria też nie jest szczęśliwa. Widzę, że oni tutaj ze Szkotami. Kolonializm. Siłowe szerzenie rządu. Dobrze, kolonializm. Inżynieria cywilna, bardzo mnie to cieszy. Wielki człowiek. Leonardo da Vinci. A, niekochany. Aha. Pojawi się on od razu w twojej stolicy lub w przypadku wielkiego... Dobra. Zaraz go obadamy. A tymczasem w Krakowie można by postawić mury renesansowe. To się pewnie i tak prędzej czy później zużyje, nie? Ale dajmy te mury. Niech się Kraków... Ależ ten piękny ten Kraków. Emisariusz. Hiszpanie myśleli, że będą kurde podskakiwać tutaj, bo jestem daleko. Co ty, Leonardo? Wywołuję chwilę eureki dla jednolosowo wybranej technologii ze współczesności. Warsztaty dają plus jeden do kultury. Musi znajdować się w dzielnicy przemysłowej. Nie ma pasywnych efektów, więc... Przyspieszono wiedzę o locie. A, kto by się spodziewał po Leonardzie? Ci co? Oni chyba będą chcieli do Polski dołączyć niedługo, bo bunt tam trwa. Wpływy są gigantyczne. Tutaj. No kurde, przy takiej muzyce to się nie ma co dziwić, że Rosjanie dużo piją. To jest idealna muzyka do picia wódki. Ale wódkę to trzeba pić, kurde, z szacunkiem dla tej wódki. Tak myślę sobie, że to mógłby być szlachetny napój, gdyby nie fakt, że kurde się chlało go na litry w Polsce kiedyś. To chyba był fragment ideologii, nie? Że jak będzie tania wódka, to się ludzie nie będą buntować i zastanawiać nad swoimi problemami. Kurde, naród alkoholików. Co? Witam nową legendę. Kic, kicaj.
Dobrze, zające. Zającu. Niech tak będzie. Dobra, niech coś tutaj nagwintujemy sobie. No, można zrobić namiot, żeby powiększyć produkcję. Tylko mam jednostki dystansowe, te kapry, ale... Cruiser, 5 miesięcy już, 5 miesięcy! Gorzej, że statki wymagają terenu. Ale zobaczymy. Statki, żeby naprawiać statki, trzeba wpłynąć na nasze wody. Myśmy pogonili barbarzyńców tutaj. No dobrze. Aha, dotarły te jednostki tutaj, tylko tak w zasadzie, no co macie tu robić? Poczekajmy tutaj, no. Teraz te tury są takie powolne już. Moja problem, potrzebujecie żelaza i dostanę wieloryba w nagrodę? Dobrze, przez 30 tur, dużo, dużo golda. I płacą wszyscy, mi płacą, kurde, haracze. Jestem tak cywilizacyjnie rozwinięty, na to wygląda. Co ten mainz tutaj? No dobrze. Co my mamy? W Poznaniu trzeba by jakąś produkcję. Dzielnica świątynna, kampus. Chcieliby kampus, żebym tutaj. Dobrze. Zbudujmy kampus. Nauka jest zawsze w cenie. A my szukamy ruskich, bo oni tam wojnę wypowiedzieli, jak gdzieś kuźwa na... O, shit, za blisko podjechałem. Nie szkodzi. Gdzie ja bym was wysłał? Tutaj jakieś tartaki. O, żelazo kolejne. Elegancko. O, katapulta. O kurde, na bombardę awansowaliśmy. O. Dobrze, do Łodzi dotarł ten statek. Wysyłamy go na hiszpańskie wody. Mamy 1640 rok naszej ery i wkraczamy w epokę przemysłową powolutku. Bardzo to szybciej jest niż zazwyczaj, a to dlatego, że poziom trudności nie jest specjalnie wymagający, ale też państwo moje rozrosło się bardzo, bardzo. Czerwoność tutaj na minimapie jest dostrzegalna. Ale też doszedłem do wniosku, że jednak zbyt, że być może gęściej powinienem te miasta ustawiać, bo na przykład Niemcy mają bardzo zagęszczony tutaj teren. No, ale to też, w zasadzie może to też są wady, nie? Bo Niemcy są... Niemcy się zajęli też Francją. Francji już nie ma. Szkoci tak ledwo. No tutaj być może wojują z Brytyjczykami. Hiszpanie mają nie najgorsze miejsce na ten... Na kontynent swój... Znaczy, na swoje państwo. Bo tak też są odcięci. Tu mają wąski przesmyk. Ale mają ze mną wojnę i poniosą konsekwencje wyborów, które dokonali, bo ja się zamierzam dobrać do Dupencji za chwilę. I zaczniemy od małych miast. O, nie, nie, odejdź. Niechcąco cię kliknąłem, a chcę cię zbombardować. Takie oblężenie tu urządzę. Chociaż powinienem coś większego może mu zbombardować, ale... Ciach. Może też powinienem husarię wsadzić na konie, ale husaria właśnie penetruje Piotra. Bo Piotr też mi wojnę wypowiedział, a ja go na oczy nie widziałem praktycznie. Co, oni mi do statku strzelają z łuku? Niech ich ściśnie. Genewa też gdzieś tutaj, ale Genewa chyba nic do mnie nie ma.
te miasta, państwa. Czy kiedyś o budowie zamku w powietrzu? Taj Mahal. Oto taki właśnie zamek, sprowadzony na ziemię ku zachwytowi wieków. Czy Taj Mahal to nie był czasem, przejaw miłości? Chyba był. Husaria generała Pitula. Kurde, barbarzyńcy mają tutaj ten... Arkę buzerów. Ja nie chcę z barbarzyńcami się tłuc, ja chcę się tłuc z Rosjanami. Po co? Niech barbarzyńcy biją Rosjan, nie? Ciach. No proszę, awans się udostępnił tutaj. Ta armata, o, można... Plus 10 do siły bojowej przeciw jednostkom lądowym, a jakże. Co my tu mamy? Gniezno. Gniezno, moje kochane Gniezno. Pałac Potala. Uniwersytet Oksfordzki. Też trochę tylko to 39 tur, aż może powinienem zacząć od renesansowych murów. Chyba, że dokupimy ten teren sobie, tak? Cyk, cyk. Ciekawe, że tylko tu można i tu. Dlaczego? Bo nie może być przy rzece pewnie. Dobrze, niech będzie Uniwersytet Oksfordzki. A mój kaper, gdzie jest? Tutaj. Już się powinniśmy przebić przez mury. Zaraz mnie Hiszpanie będą przepraszać. Następny kaper płynie. Niemcy, to niemieccy katolicy się tutaj przemieszczają. Ja mam prawosławie. Następnym razem będę musiał zagrać na religię, żeby religię rozwinąć jak najszybciej. O, teraz to chcecie pokoju, ty kurde kundlu. Poczekajcie, rozwalę wam parę miast, to może wasza oferta trochę się poprawi. Dobrze mu powiedziałem, nie? Przydałaby się nowa osada gdzieś tutaj. Zdecydowanie muszę to zrobić. Jak będę miał gdzieś wolną produkcję. Epoka przemysłowa się zaczęła na świecie. O kurde. Możesz wykorzystać jedno upamiętnienie, dzięki czemu podczas tej epoki uzyskasz potężną premię. Okej. Plus 3 do początkowej populacji miast zakładanych na kontynencie innym. Nie, to nie. Reforma monetarna. Złota era twoich szlaków handlowych nie da się... twoich szlaków handlowych nie da się splądrować. Międzynarodowe szlaki handlowe zapewniają plus 3 złota za każdą wyspecjalizowaną dzielnicę w zagranicznym mieście. Pewnie. Jedziemy w to. Bo ja mam szlaki... Dużo mam szlaków handlowych. No i co? A, chcieliśmy osadników zrobić, ale oni zanim tam dotrą, to miną lata. Więc może nie teraz. W Łodzi trzeba mury postawić. Mogą być nawet starożytne. A tymczasem... Dobra, awansujmy. 50 zł za ataki na wybrzeżu. Pewnie, że tak. Tak jest. Bombardujemy ten Cadiz. Pożałują. A ta bombarda niech czeka. Niech się zbliżą jacyś wrogowie. To ich zbombardujemy. Kupiłem sobie wczoraj Cywilizację 6 i tak jak wyszło, że grałem 17 godzin jednym ciągiem. Naprawdę, jak gram w... przypomniały mi się moje czasy z Cywilizacją 2. Gdzie się siedziało praktycznie po kilkanaście godzin, człowiek się nie mógł oderwać. I ta cywilizacja ma to do siebie, że wciąga strasznie. Ja w piątkę nie grałem praktycznie, ja od dwójki...
od dwójki do szóstki praktycznie nie grałem w cywilizację. Tylko za dużo cywilizacji jest chyba ciągle, bo mnie... To długo tury trwają dosyć. No i proszę. Szóstka jest spoko. Znaczy, nie wiem, czym się szóstka od piątki różni. Już tak by... No dla mnie to tak jak FIFA 2015, 2016, 17. O kurde. Hiszpania ma pancernik. No, nie ma żartów z pancernikami, bo to jest pancernik parowy. To musieli mieć jakiegoś wielkiego admirała, bo to nie mają takiej technologii. Pancernik parowy to nie ma śmiechu. No kurde, się znowu naciąłem. Na tych barbarzyńców. Nie chcę marnować. Dobra. Możemy zatrudnić wielkiego naukowca. Otrzymujesz 500 punktów nauki przy standardowej prędkości za każdy znajdujący się tutaj lub na sąsiednim polu cud natury. No to niestety nie mam cudów natury nigdzie. W Krakowie należałoby dzielnicę wojskową postawić, najlepiej tu. I wtedy mogę bombardę przenieść tam, będzie dodatkowo wzmocniona. We Wrocławiu. We Wrocławiu jest problem, bo ta dzielnica portowa. No, zobaczmy jeszcze sobie. Czy ja mógłbym kupić? Nie, dzielnicy nie kupię. Więc dzielnicę portową trzeba zbudować. Jak ona jest w zasadzie? Muszę zerknąć jeszcze. Dzielnica portowa. Dzielnica miasta specjalizuje się w dzielnicy bla bla bla. Liczba punktów natury bla bla. Przychody z populacji na obywatela plus 2 do złota. Co to daje? Likwiduje karę, należy zbudować, dobra. Bo tu są jakieś wpływy, nie? Tu jest plus 5, plus 2. Chyba tutaj zbudujemy. Wrocław jest nad Bałtykiem. Nic nie poradzę, tak się ułożyła nasza rzeczywistość. Świdnica. Świdnica to jest miasto, które zostało wzniesione... Może budowniczych. Na cześć Kromki. Kromka sobie zażyczył, że Świdnicę. Nie ma żartów, trzeba dorwać ten pancernik. Nie wiem, skąd Hiszpanie mają pancernik parowy. Naprawdę jest poważne pytanie. Oni tu mogą mi nieźle namieszać. Karolu. Mój Karolu, drogi. Jednostka musi się znajdować w sąsiedztwie lub na polu z cudem natury. Kurde, Darwin. Gdzie ja cię mam wysłać? No, tu są gdzieś jakieś cuda natury, faktycznie. Ale jaki cud natury jest? A, bo tu jest góra wielka, dobra. Czy na moim obszarze są jakieś cuda? Nie widzę za bardzo. No to wyślemy tutaj. Z Niemcami mam pokój. Najwyżej poproszę o otwarte granice z nimi. A może nie z Londynem mamy otwarte granice? To wyślemy Karola Darwina tu. Okej. Ten pancernik jest twardy jak cholera. Jestem, skąd oni mają ten pancernik? Ale trzy kapry powinny go rozwalić. On jest do walki bezpośredniej, jak on wjedzie zaraz w te nasze statki, to nie będzie co zbierać. O, ten Mainz się wyzwolił. Patrzcie, oni chcą się do mnie przyłączyć. Orzeł jak tu błyska. Panowie budowniczowie, oczywiście, że kopalnię tu wzniesiemy. Czy w HOI 4 zagram? Co to jest HOI 4?
Twój kupiec Błażej dowiaduje się, że cywilizacja Szkocji zdobywa Jamesa Younga, wielkiego naukowca. Hearts of Iron. Ja to tak, wiesz, strategie rzadko się udają na streamach. Tak mi się dzisiaj, jakoś tak mi cywilizacja wchodzi dobrze. Ale mi ciężko jest na przykład skupić, poczytać czata. I staram się jak mogę, w każdej wolnej chwili. Jak wciskam turę, no to staram się patrzeć na czata. Natomiast jak coś wykonuję, no to staram się gadać i tak... No dobrze, do Londynu widzę szlaki bardzo. Ale czy są jakieś... Większa bogatość jest gdzieś? Już raz Niemcom wjechałem i Niemcy już się teraz boją. Już mnie tutaj nie zaczepiają Niemcy. Gdzie ten, kurde? Hiszpański popłynął, dziad. Straciłem go z oczu kompletnie. No dobrze, awansujmy tutaj. Torpedy naprowadzane w kaprze. No dobrze. Niech będzie tak. Damy im czuwanie. Husaria. Poważna wygrana. Nie mogę się do ruskich dobrać, bo... No. Wreszcie się dobrałem. Tu ustawimy te statki, niech one patrolują tą okolicę. Co mamy? Londyn, Liverpool albo Plymouth? Plymouth? Jak to się czyta? Dobra, do Paryża wyślemy. Paryż niemiecki. W zasadzie im dłuższa trasa ta handlowa, to chyba korzystniej jest, ale nie jestem pewny. Kurde. No, widzicie? Nie ma lekko. No dobra. Mają tą jednostkę i to jest strasznie nieprzyjemna jednostka. O, Piotr chce też ze mną pokoju. No dobrze. Nie chce mi się szukać tam. Nie chce mi się szukać jego... Czy ta Genewa walczy z Niemcami, czy co? A co tu się odbyło? A to niemieckie jakieś oddziały. Dopóki nie przejdziesz mili w jego butach. Pospolitą pomyłką, jaką popełnił. Dobra, inżynieria, w porządku. Te statki niech odpoczną. Mamy budowniczych. Można pobudować tartaki tutaj. No i pewnie to zbudujemy. Te statki niech sobie tutaj patrolują. I bombarda. O! Czy ktoś chce zostać jednostką artyleryjską? Patronem jednostki artyleryjskiej? Proszę się zgłaszać. Liberski się zgłosił. Dobrze. Armaty. Libers... Spóźniliście się, Liberski był pierwszy. Armaty Liberskiego. Niech będzie tak. Dobrze, że nie armata Liberskiego, nie? Chciałem napisać armata, ale potem się opamiętałem. Nie, lepiej nie! Zatem armaty Liberskiego. Uprzemysłowienie. Opera i balet. No tak, zajmijmy się trochę kulturą. Biblioteka. Niech będzie. Właśnie nigdzie nie zrobiłem dzielnicy rozrywkowej. Ale miasta nie potrzebują tak na razie, ale...
No to są udogodnienia fajne. Zróbmy chociaż tu Świdnicy, niech mają dzielnicę rozrywkową. Dobra. Oho, awans gubernatora. Paser. Zastanawiam się, czy... No dobrze, doprowadzimy Magnusa do... Miasto otrzymuje produkcję nie tylko z pierwszej, a nie mamy aż tyle. No czekajcie, to mi nie opłaca się. A ten boski architekt, wielki inkwizytor? Weźmiemy tu budowę we Wrocławiu. Awansu i finansistkę. Trzeba by więcej szlaków handlowych zrobić we Wrocławiu. Jak będzie okazja. O, proszę. Do siły, kiedy religijne. Dobra, to są wojskowe tylko. Chyba, że damy tutaj. Damy zaciąg i tu możemy jakąś inną doktrynę. Twoje szlaki handlowe do miasta sojusznika dają plus 2 do żywności i plus 2 do produkcji. W obu miastach, z każdym sojusznikiem. Spróbujmy to dać na razie tutaj. Bo to się może przydać potem w przyszłości do produkcji jedzenia i... Natomiast teraz i złoto i tak jest. No dobrze. Armaty Liberskiego niech sobie tutaj... Wielka porażka. No niestety nasza husaria to jest armia. Problem z husarią polega na tym, że ona jest niereformowalna za bardzo. To znaczy nie można jej przerobić na... A może można. Ale nie można chyba jej przerobić na nowoczesną jednostkę. Ale zobaczymy. Nie jestem pewny. Nie rozumiem, Szkot gdzieś za Londynem, w ogóle za Anglią mają, daleko ode mnie są. Nie wiem, czy, jak to AI działa w dyplomacji, to chyba zależy od mojego ustroju. What? Cały kontynent, znaczy, Boże, z kontynent, co ja mam, cała wyspa. O co wam chodzi, do kutwy? No nie, no... Co za ludzie? Nam jedną mnie napastować? No i muszę szukać nowych tych. Muszę szukać nowych... No może do Krakowa wyślemy, bo tutaj... Kraków otrzymuje plus 1, Gniezno otrzymuje. O co wam chodzi? Jeszcze, no właśnie, te wszystkie... Tam bardzo dużo kasy zarabiałem z Londynem. Rouen. Na szczęście mam alternatywy. Frankfurt. O Boże. Pen Aquisgrain. Wszystkie szlaki handlowe muszę przestawiać, bo wszystkie prowadziły do Londynu. Do Rouen. Ni stąd, ni zowąd. Kogo mamy? Adama Smitha. Otrzymujesz 500 złota, daje jeden tytuł gubernatora lub pozwala pozyskać nowego gubernatora. Co z tobą trzeba by zrobić, kolego? Może znajdować się tylko w dzielnicy biznesowej. No dobrze. Ciech. Nie wiadomo, czemu wojnę wypowiadają mi ludzie. Awansujemy, bo to plus 2 złota na turę za każdego mieszkańca miasta. O kurde. No dobrze. Mamy teraz... O, jednej trasy handlowej nie mamy. We Wrocławiu trzeba by tutaj zrobić. Zrobimy to tak. Wrocław. Kupimy sobie kupca. Nie można. No dobra. Wracajcie, chłopaki. Wyślij jakiegoś zwiadowcę do Rosji. Nie chce mi się, bo tam masę barbarzyńców. Następnym razem po prostu wyślę...
Następnym razem wyślę drona, jak już zaprojektuję. I tyle. Dobrze, niech będzie Paryż. Karawela szkocka. Bitwy morskie. Karawela jest jednostką do walki bezpośredniej. Ta się miała podleczyć. Nie wiem, czy się leczyła. No i sobie Szkoci poszaleli. Kurde, nie wiedzieli, że pilnuję tego przesmyku. O, plus 50 zł dostałem. Przy 13 tysiącach, które mam odłożone na wypadek wojny. Takiej właśnie, jak tu zaistniała. Bardziej się martwię o tego mojego naukowca wielkiego. No dobrze. Czy to idzie na YouTube'a? Tak, najpewniej to pójdzie na YouTube'a. Proszę, proszę. Dobrze ustawiłem tutaj te jednostki. No i tyle sobie Szkoci popływali. Podobają się rybki na dnie? Podobają się? Trzeba było mnie zaczepiać? Ching Shi. Plus 5 do siły. Dobra, zobaczymy. Może go dołączymy właśnie do armady. Zdobywasz 100 zł przy standardowej prędkości. Jednostki wojskowe trzymają plus 60 za łupienie. Dobra, gdzie ty jesteś, Ching? To jest właśnie jednostka pływająca, ale czemu przy Wrocławiu? Nie mam go gdzie przepuścić. Z tej strony jest kontynent najpewniej do samego końca. Jak ja mam go przenieść tutaj? Muszę poczekać na koniec wojny. No bo tutaj w Azję raczej się ta Europa... No dobra, spróbujemy przepłynąć tam. Będę musiał go sterować ręcznie. Bo chcę go dołączyć do armady. A zaraz, zaraz. Zróbmy to inaczej. We Wrocławiu kupimy sobie... Kaper? Fregaty już są! O, panie! Fregata! Trzeba będzie poczekać turę. Połączymy go z fregatą. Rany boskie, jak ten Kraków, jak oni szybko budują. Jedna tura. Ale zacznijmy od budowniczych. Potem można by osadników zbudować, bo tam w jednym miejscu chciałem... No dobra, stocznie, zawsze scenie. No i lecimy. Drugą flotą od północy. No zaraz im podpłyniemy tutaj. Jednostka bez rozkazów. Husaria. Dobrze, niech sobie tutaj siądą w lesie. Jest cudowna jednostka, ale ona nie ma przyszłości niestety. Jeżeli nie będę mógł jej zmienić. Trzeba poczekać na tego gościa. Poczekamy. Czy ostatniego Stone Temple Pilot słuchałem? Nie, nie słuchałem, Piotrze. A fajne jest? Bo nie wiedziałem nawet, że nową płytę wydali. Ja to siedzę, wiesz, w latach 90. muzycznie i jak nawet te kapele, które lubiłem. Hans. Co Hans? Co ten Hans? Szpiega mi tu chcą wrzucić. Ale nie potrzebuję teraz wojny z Niemcami, chyba będę musiał pójść na to. A bez Hansa? What? Hmm.
Może następnym razem. Co ci Niemcy chcieli? Mnie chcieli Hansa? Hansa mi chcieli do miasta podrzucić? Niech ci się nie wydaje, że możesz obsadzić moje granice wojskiem bez konsekwencji. Natychmiast się wycofajcie. Moje wojsko tylko tamtędy przechodzi. Dziękuję. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Budowniczych, czy mogę gdzieś posłać. Teraz, kurde, wszyscy się do mnie... Jest tak, się rzucają sępy. Zaczynam wojnę w jednym miejscu. I próbują mi podskakiwać w drugim. O. Tu wyślemy budowlańców. Zrobimy też osadników. W Krakowie. Co nam zajmie 4 tury. Renesansowe mury w Poznaniu. Może uniwersytet. Dobrze. Chcieli mojego szpiega? Hansa Klossa? O, arena. Dobrze. Ty budowlańcze, kochany. Zastanawiam, gdzie, czy ja cię mogę gdzieś posłać? Czy gdzieś się możesz przydać? Tu mamy plantacje wszędzie. No dobrze, to rób tartaki. Tartaki to długo nie postoją, bo to... No, więc proszę. Mamy jeszcze, żeśmy sobie zwiększyli siłę ataku dystansowego. Oh shit! Coś czuję, że tu kolejna fregata jest nam potrzebna. No się nie dziwię, że Anglicy chcieli mnie od morza dziabnąć. No to dobrze, to robimy drugą flotę w takim razie. Flotę północną. I ta północna będzie mocniejsza. Kurde, nie mam miejsca na drugą fregatę. Zastanawiam się, który tu obszar patrolować. Myślę, że tutaj będzie dobrze. Jak ich ustawimy w ten sposób. A tego naprawimy tutaj. Ustawimy ich, żeby pilnowali. Odezwą się, gdyby coś zaszło. Gdyby się pojawił wróg w pobliżu. Ale mnie dopadli. Z dwóch stron. Się dam zaskoczyć, kurde. Dałem się zaskoczyć. Niestety. Karawele są do walki bezpośredniej. Ja to z dystansu atakuję. Sądzę, że ludzkość popełniła... Mam nadzieję, to może być nieprzyjemna historia tutaj. No dobra, że silnik parowy. Kanalizacja. Ekonomia, stal. Pancernik parowy mógłbym robić. Ale pójdziemy w lot. Mamy wielkiego człowieka i jest to wielki generał. Co on tu jeszcze potrafi? Emisariuszy. Jestem ja suzerenem, tu jest Barbarossa, wszędzie jestem ja suzerenem. No dobrze, popracujmy nad Hattusą, czymkolwiek jest. Gustaw Adolf. Może Gustawa przyłączymy tutaj do armat. Bo on pasywnie ma... No to jest... Dobrze, to są jednostki lądowe i przemysłowe. Można go ostatecznie przerobić na armatę, więc... Wy tutaj stójcie. No i tym się martwię mocno. Mogę go zawsze... Hmm.
Wy tutaj stójcie. Ej, no gdzie jest mój statek? W poprzedniej turze go zrobiłem. O, piękny. Bardzo pięknie. Mam nadzieję, że ta moja fregata przetrwa. Znaczy, tak, fregata, dobrze mówię. To kolejną fregatę zrobimy tutaj. Dopiero w następnej turze. Przebudzenie. 45 sił ataku w zwarciu. Fregata ma... a ta ma 7... Ta ma 50. Kurde, powinienem to przetrwać. Tylko, że już osłabiona jest ta jednostka i... To może nie być takie proste. Ach. Niech to licho porwie. No trudno. Nie sądziłem, że mnie z tej strony tak szybko podejdą. No, trochę wiedzy o silniku parowym. No dobrze. Katowice. Dzielnica rozrywkowa, biznesowa. Wszędzie są dzielnice biznesowe. Dzielnica, ale potrzebujemy też budowlańców tutaj. 9 tur. Budowniczowie. Pałac Potala. Mury średniowieczne. Niech będzie przemysłowa, bo tutaj mają tempo strasznie słabe. Wykupimy sobie ten teren. I tam zrobimy dzielnicę przemysłową. Plus możemy wysłać... Nie wiem, czemu ci Anglicy i ci Szkoci mnie zaatakowali. Zaatakowali mnie razem, łajdaki. Więc to był jakiś poważniejszy plan. Ja jestem zbyt miły dla nich. Chwila, moment. O, widzę, że tego generała odzyskałem jednak. No to dobrze. Bałem się, że przepadnie mi. Dobra, zrobimy tak. Będę trochę bliżej. Ale dwie fregaty będą mogły strzelać. Naraz. Plus zamówimy jeszcze jedną fregatę. Kurde, opłacało się te szlaki handlowe robić. I odstrzelimy tego Szkota. Zapłacą za to. Widzę, że tu więcej statków płynie. Budowlańcy, bez rozkazów, tak? Czy coś moglibyście zrobić? Kolejny tartak. Przy Katowicach potrzebuje kogoś. 13 tur, no dobra. A, dzień dobry, pani Pinesko. Co się stało? Co się stało? W jakiej sprawie? Musimy porozmawiać. Ja jestem gotowy na rozmowę, ale to zabrzmiało poważnie. O nie. Mój zwiadowca. Nawet nie wiedziałem, że go mam. Osadnicy w Krakowie. Tu ich wyślemy. Tutaj. Będą naciski na moje miasto, ale nie będziemy się tym przejmować. Małymi kroczkami popłyniemy. Trzeba by tu jakoś dopaść tych Brytyjczyków. Dobra, mamy dwie fregaty. Trzy fregaty. Z generałem, budowniczowie. Panowie budowniczowie, jakie tutaj macie opcje, co? Kolejny tartak pewnie.
Czy ja mogę w armadę ich połączyć już? Chyba jeszcze nie. Zatrzymaj. O, miasto się do mnie przyjmij. Mieszkańcy Mainz czują więź z naszą cywilizacją i postanowili do nas dołączyć. No dobrze. Trzeba by tu kupić jakąś jednostkę. Tym Mainz do obrony. Ranger. To jest chyba zwiadowcza jednostka, nie? Kawaleria. Działa polowe. Okej. Okay. Co byśmy chcieli tutaj? O, tu trzeba zacząć od podstaw. Małe miasteczko. A tymczasem w Krakowie... koszary postawimy. Jednostki... No dobrze, możemy zmienić Mainz. Na jaką? Na jakie miasto? O, panie Pinesko. Dziękuję bardzo za 6 miesięcy razem. Gratuluję nowej ikonki. Częstochowa to chyba nie, to... Podoba mi się Bytom. Bytom mi się podoba. Bytom będzie. Zatem... czy coś tutaj tak spichlerz budują? No i dobrze. Powolutku. Wybierz produkcję. Może akwedukt warto by było zrobić. Świdnicy. Tu Koloseum gdzieś. Za granicą. Nie Bytom, nie, bo się zapadnie. Panie Pawle. No to żeśmy stracili tutaj. Tych strasznie dużo barbarzyńców tu krąży. Walniemy w tych. Się nie spodziewali zupełnie. O, i awans wpadł. A tu czuwanie w Bytomiu ustawimy. Przydałby się zasięg widzenia. Co tutaj atak dystansowy? O! O kurde, dostał z armaty brytyjski zwiadowca za stówkę. Przepraszam, pani Pineska, przepraszam bardzo. Jestem absolutnie zawstydzony swoją postawą. Mówię absolutnie szczerze, także. Nie będę zmieniał miast, nazw miast. Tak się akurat potoczyło, no. Że Łódź została aportowana. Co mam w tej sprawie zrobić? To płyniemy dalej, nie? Ale małymi kroczkami, żeby się na Brytyjczyków nie naciąć. Nie mam ochoty teraz na... Ale popłyniemy, będziemy ich bombardować. Ja myślę, że główną część ich floty żeśmy tutaj zniszczyli. Zbrojownia w Krakowie. Doskonale. Warszawa. Warszawa też się powoli rozwija. Warsztat sobie życzą. Dobrze. Czy zagram kiedyś na streamie w CSGO?
Może coś zagram. Jak chłopaki, z którymi gram w R6 będą chcieli zagrać w CS-a, to możemy kiedyś zagrać. Teraz mniej ludzi gra w CS-a, więc nie będzie, że się wpisuje w jakieś ten trendy. Się nie lubię wpisywać w trendy. A civilization